Kyrie eleison. Perpetua i Felicita żyły w II wieku, w starożytnym Tuburbominus, mieście położonym około 30 km od Kartaginy. Perpetua w tajemnicy przed ojcem poganinem przyjęła wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej przekonywać swoich bliskich, brata Saturusa oraz niewolników Felicytę, Revocatusa, Secundulusa i Saturniunusa. Obie z Felicytą były młodymi mężatkami. Mąż Felicyty prawdopodobnie zginął razem z nią. Natomiast o mężu Perpetuły informacje są sprzeczne. Raz czytamy, że był chrześcijaninem, inne źródła podają, że tak jak jej ojciec był poganinem. Oskarżone o bycie chrześcijankami zostały pojmane i sprowadzone do Kartaginy. Perpetua miała maleńkiego syna w wieku niemowlęcym, którego przynoszono jej do karmienia. W tym samym czasie, będąca w 8 miesiącu ciąży Felicyta, po ciężkim porodzie, przy wtórze grubiańskich uwag więziennego strażnika, powiła dziewczynkę, którą zaadoptował jeden z chrześcijan. Zgodnie bowiem z prawem rzymskim, matka, mająca w swoim łonie dziecko, nie mogła być stracona przed jego urodzeniem. Zachowały się autentyczne dokumenty opisujące powyższe wydarzenia, pamiętniki pisane w więzieniu przez świętą Perpetuę oraz relacja naocznego świadka. Mimo próśb ojca, który odwiedzał Perpetuę w więzieniu, kobieta nie wyrzekła się swojej wiary. Po krótkim procesie wszystkich więźniów skazano na rozszarpanie przez zwierzęta. W chwili triumfalnego wejścia na arenę nie dożył jedynie Secundulus, który zmarł w więzieniu. Tuż przed męczeństwem Perpetua i Felicyta otrzymały chrzest, bowiem w czasie aresztowania były jeszcze katechumenkami. Męczennicy wymienili między sobą pocałunek pokoju. Na arenę wypuszczono na nie dzikie zwierzęta, które nie okazały się zbyt drapieżne, jedynie dotkliwie poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili je więc mieczami. Męczeństwo to stało się sławne w całym kościele. Do dzisiaj liturgia przypomina imiona świętych bohaterek wiary, Perpetuły i Felicyty w kanonie rzymskim, czyli pierwszej modlitwie eucharystycznej. Imiona obu męczennic wymieniane są także w litanii do wszystkich świętych. Późniejsza legenda uczyniła ze świętej Felicyty matkę siedmiu synów, z którymi miała ponieść męczeństwo. Legenda ta wyraźnie nawiązuje do śmierci siedmiu braci machabejskich i ich bohaterskiej matki. Męczeńska śmierć miała miejsce 7 marca 202 lub 203 roku. Perpetua i Felicyta są patronkami bezpłodnych kobiet. W ikonografii święta Perpetua przedstawiana jest w bogatym stroju patrycjuszki z naszyjnikiem i welonem, zaś święta Felicyta w skromnej sukni bez ozdób. Módlmy się. Panie nasz Boże, święte męczennice Perpetua i Felicyta w Twojej miłości znalazły moc do przeciwstawienia się prześladowcom i zniesienia męczeńskiej śmierci. Spraw przez ich modlitwę, abyśmy stale wzrastali w miłości ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.